Hej, nasz pas zaczyna w kolejnym filmie z serii Pokémon Soul Silver. No i tak, ostatnio zakończyliśmy grę właśnie tutaj, na ścieżce 15. No i w dzisiejszym odcinku, no cóż, myślałem, że może uda mi się złapać Chansey, ale gdy zobaczyłem, jaki procent szans jest tutaj na tego Pokémona, to troszeczkę mnie to przeraziło, gdyż jest na niego tylko 1% szans. Ale cóż. Może akurat się trafi. Dajmy sobie jakieś 5 boksów. Jeżeli się trafi Chansey, to będzie naprawdę niezły fart. A jeżeli się nie trafi, trudno. To może innym razem. W sumie przez najbliższe jeszcze chyba 2 ścieżki. Chociaż nie, to jest 14, to jeszcze na 13 tak naprawdę jeszcze będzie Chansey, czyli jeszcze będzie okazja, by złapać tego takiego boksa. I fakt faktem jeszcze można go znaleźć na Safari Zone, ale to nie jest taka prosta sprawa. Przynajmniej w wypadku tamtego miejsca. Dobra, kolejny Pidgeotto, drugi box. Pidgeotto nawet się opyla rozwalać, one dają nawet w miarę expa. EV do Speeda, które mi są w sumie potrzebne, ale już myślę, że Umbreon ma wymaksowane. No, 403. Jak na ten poziom, to nie jest źle. Dobra, bijemy dalej. Jest! Kurde, 1%! I udało mi się znaleźć Chansey! To naprawdę nieźle. Cóż, Chansey jest dość wyjątkowym Pokémonem. Jest to mega trudny do złapania, więc nie wiem, na co się łudzę, ale dobra, Quick Ball. Jest to Pokémon, który ma jedną z najwyższych statystyk HP ogólnie w grze. Także, no cóż, walka z Chansey też może nie być prosta. Myślę, ogólnie też Chansey ma bardzo wysoki spec atak, znaczy spec defense, co ja mówię, jejku. HP i spec defense to równa tu tego poksa, reszta statystyk po prostu jest do bani. Atak, który jest zatrważająco niski, defense, który jest też niski, speed, który jest równie niski, chociaż speed, no, w tym przypadku widzimy, że może i nie jest taki nawet najgorszy, bo jest w stanie prześcignąć się sparaliżowaną Noctowl. Dobra, Extra Sensory, zobaczymy, jak to zadziała. No właśnie, widzicie, jak działa Extra Sensory na tym poksie. I dodatkowo ma ruch Soft Bolt, dzięki któremu może się ciągle leczyć. Także na to też trzeba by być ostrożnym. Ten paraliż z jednej strony jest dla mnie dobry, bo przynajmniej nie uśpi. Dobra, spróbuję teraz ja uśpić Chansey i Minimize! Nie! Nie! Wow, trafiłem. Okej. Okay. Szkoda, że nie mam poka z ruchem Haze, bo to by mi bardzo pomogło. Dobra, złapanie Chansey to ciężka sprawa. Ale Minimize, jejku. Dobra, byle nie kryt, byle nie kryt, byle nie kryt. Nie! Nie! Dobra, trzyma się! No dobra. No to teraz tak. No, Ultra Ball! Bo tuż idę go. Śpij jak najdłużej, proszę cię. Raz. Dwa. Było blisko. Dobra, Chansey się uwalnia i śpi dalej. Okej. Okay. Jest dobrze, Chansey śpi. Dobra, próbujemy dalej. Ultra Ball. Tutaj złapanie Chansey jeszcze nie jest tak straszne. Dużo ciężej było złapać Chansey w grach z generacji pierwszej. Czy w sumie nawet i trzeciej. Śpi? Nie. Nie. Soft Bolt. Kurde. Dobra. Najlepiej było złapać Umbreona z Fainted Attackiem, ale oczywiście Fainted Attack jest fizyczny. Co za tym idzie, rozwaliłby Chansey od tak, a paraliż oczywiście musi być. Dobra, Soft Boil. Tak jest, marnuj sobie Soft Boilda. Doskładnie, zużyć. Chociaż kurde, lepszy już ten Soft Boil niż Minimize. Dobra, Sync nie zadziała. Hipnoza, kurde, pudło. Bez uśpienia Chansey to jest bardzo ciężka sprawa. Dobra, jest hipnoza trafiona. Dobra, teraz żeby jakoś mi się udało
tą część osłabić, to byłoby naprawdę mega. Po dwóch minimizach, air slash. Jak trafi, będzie fajnie. O, trafi. Dobra, zadziałał całkiem przyzwoicie. No nie! Dobra, coś czuję, że chyba z pół odcinka będę łapał tą Chelsea. Dobra, zapowiada się bardzo ciężki mecz. Nie wiem, kto odpadnie pierwszy na pipi, moje poksy czy Chelsea. Tak, minimalizuj się jeszcze, pewnie. Tu Scizor. Scizor był jedynym sensownym wyborem. No pewnie, lecz się jeszcze. Soft Bolt chyba jest jednym z mniejszych ataków, który leczący, który ma ze 20 pp. Chociaż co do pp tutaj nie jestem pewien. Bo te leczące ataki się trochę zmieniały na przestrzeni generacji. Żeby recover do trzeciej generacji o 20 pp, a w czwartej już 10. Jak z tym się... Nie wiem. Serio. Chyba by się jakiegoś innego poksa. Może Politoid sobie trochę lepiej poradzi. Tak, szczególnie jak namiestnik użyje. Dokładnie. Na szczęście nie trafiony. Dobra, Surf, zobaczmy jak zadziała. Dobra. Męczenie częściej ciąg dalszy. Nie odpuszczę. Chelsea jest zbyt rzadkim znaleziskiem. 1%! I to trzeci Pokémon chyba był. Czyli naprawdę szybko udało mi się. Żyj! Dlaczego? Dlaczego musiałem uwalić Chelsea? Wiecie co? Ja bym zrobił chyba drobne cięcie. Udałbym się do centrum Pokémon i po prostu sobie wziął Scizora, bo bez niego łapanie Chelsea wydaje się być rzeczą niemożliwą. Tak więc zaraz wracamy. Jest! Po około 16 minutach poszukiwań znalazłem Chelsea. O tak, dobra. No to jedziemy. Jak zająć się Chelsea? Myślę, że na początek uśpić, później zmiana, false swipe. Nie. Najpierw false swipe. Niech będzie. No chociaż z drugiej strony. Dobra. Mniejsza o to. W każdym razie Chelsea jest na tyle słabym poksem w defie, że false swipe zredukuje akurat HP Chelsea bezpośrednio do jedynki. Dobra, double slap w moją stronę. A tłucz mnie ile chcesz, to zabiera mi po jednym HP. No dobra, no nie uśpiona Chelsea to ciężka złapiona Chelsea, ale spróbujmy. Ultra Ball. Wprawdzie mógłbym spróbować uśpić Chelsea, zawsze by to było jakieś ułatwienie. Chelsea jest mega trudny do zdobywania poksem. Nie wiem, czy nie dokończyłem, ale właśnie wcześniej, w wcześniejszych generacjach, wcześniej pierwszej, z wyłączeniem drugiej, Chelsea muszę poznać tylko na Safari Zone. Czyli w zasadzie z tym poksem już trzeba było się walczyć, korzystało się Safari Bolem i liczyło, że się złapie. Do tego strasznie uciekał, gdy się rzuciło kamieniem. Także złapanie Chelsea to była totalna masakra. A tutaj, jak się ma false swipe'a, nie ma problemu. Okej, tak więc udało się złapać Chelsea, bardzo wyjątkowego boksa, na którego jest tylko 1% szans na znalezienie. Dlatego szukam go tak długo, jest to Pokémon jajeczny, typu normalnego. Nie występują one zbyt licznie, jest bardzo ciężko go złapać. Powiada się, że jednak przynosi szczęście temu, kto komuś... się uda. Czy Chelsea przyniesie mi szczęście? Się okaże. Okej, w każdym razie mamy Chelsea. Uff, to było ciężkie. Dobra, szybka zmiana. Teraz jako pierwszego poksa w drużynie wyślę z powrotem Umbreona i myślę, że będziemy mogli teraz sobie polecieć z powrotem na ścieżkę, chociaż z drugiej strony. Mieliśmy tutaj coś do zrobienia właśnie z Chelsea, no i muszę polecieć, a najlepiej będzie nie tu.
Fly do centrum Pokémon i pokażemy Chansey tamtejże dziewczynie. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że wezmę ją za Scizora, ponieważ już mi raczej nie będzie potrzebny, tak przynajmniej myślę, w najbliższym czasie. Okej. Dobra, komputer i patrzmy w boksy. O, w sumie też nie pokazywałem wam Skiplom, więc możemy zerknąć na świeżo zapalone Pokémony. No dobra, w sumie też nie wiem, czym omawiałem Nidorino i Nidorinę. Chyba nie. Właśnie Nidorino to wyższa forma Nidorana, Pokémon dobry w ataku i w sumie nawet Spec Defensie i Speedzie, o dziwo. A, bo natura obniża atak, to wiele wyjaśnia. No i tak, ten Pokémon właśnie, podobnie jak też Nidorina, ewoluuje pod wpływem Moonstone'a. Nidorina w Nidoqueen, z kolei Nidorino w Nidokinga. No i z nowych ruchów tutaj chyba nie mamy nic, zarówno u jednego, jak i u drugiego Poxa, z tym, że różnią je nieco umiejętności. Właśnie oba te Pokémony mogą mieć umiejętność albo Poison Point, albo Rivalry, która zwiększa siłę ataku, gdy przeciwnik jest tej samej płci. Czyli w tym przypadku to przeciwnik jest samicą lub tu samcem. No i też widać, że Nidorina jest bardziej Pokémonem defensywnym niż ofensywnym. Dalej mamy Skipluma, Pokémona trawiasto latającego. Zmienia to się chlorofil, która właśnie przyspiesza go w słońku. Choć sam w sobie ma też naprawdę niezłą szybkość. No i Jumpluff, jego jeszcze wyższa forma, jest jeszcze szybszym. No i dobra, czysto normalny Pokémon, jakim jest właśnie Chansey. O bardzo dobrej spec defensywie i wyjątkowo wysokich HP. Jeszcze wyższe ma tylko jego wyższa forma Blizzy. I to są już najwyższe HP, jakie mogą być w grze. Fajne mnie to śmiecie Q leczy przy wymianie, do tego mamy softball, tak, który ma jednak 10 pp i leczy o połowę HP, no po prostu tego boxa. Dodatkowo softball jest jednym z niższych ataków leczących, który obok Milk Drink może leczyć inne boxy w drużynie. Może wam pokażę, jak to też działa. No i mam jeszcze tutaj Double Slap, Minimize i Sync, czyli dobrze znane na ruchy. No dobra, tak więc teraz opcja Move i odeślę Scizora do boksu i wezmę Chansey. Chansey, co ciekawe, też jest jeden z niewielu Pokémonów, który do ewolucji potrzebuje szczęścia. Jak chociażby nasz Ambionic, który głośno ziewnął. No dobra. No to co, siad na rower i jedziemy. Jedziemy rowerkiem najszybciej. Dobra, czym prędzej na ścieżkę 15, by okazać Chansey. Dobra, troszkę tych uskoków jest. O, wow! Zagalopowałem się, dobra, wpadliśmy na trenera. No dobra. Moim marzeniem jest latać z moim ukochanym Pokémonem ptakiem. No dobra, więc walczmy z hodowcą ptaków Royem, który ma do walki Firoła. Dam radę. Także Fainted. To jest szybsze. To jest szybsze, więc w sumie jakbym użył Paybacka, to źle bym na tym nie wyszedł. Okej, na początek Fainted Deck. No, przywaliło. Dobra, i Payback, ponownie Agility. Czemu on się tak przyspiesza? Ale dobra, myślę, że Payback nawet mimo braku wzmocnienia powinien załatwić sprawę. Co też ma miejsce, dobra. Firo rozwalone. 1300 exp i też mam lewe na Ambionku. Fajnie, czyli będę mógł wysłać teraz nieco bardziej ofensywnego Foxa. Dalej, kolejny Firo. Dobra, do walki z drugim Firołem wyślę już Electobuzz. Oj, tutaj to będzie one hit KO, jak to mówią. Dobra. Electobuzz in the action. Thunderbolt, to jest jeszcze trochę wyższy level ma niż poprzedni. Więc tutaj potężny Thunderbolt. I załatwia to Firo. Okej, okay, o to chodziło. Dobra, także 1500 punktów exp, no i pokonujemy trenera Roya. Mogę marzyć, ale nie mogę latać. Prawda to? Uziemiliśmy trenera. Okej, okay, to teraz do walki wyślę właśnie Electobuzz na front. I dobra, idziemy zobaczyć, co będzie za Chansey. Tak jest, Fart.
Tnij, drzewko te. Nie chcemy dzikich boksów. Czy znamy najsłodszego Pokemona na świecie? Chansey. I tam coś fajnego, jak przyniosłeś mi Chansey. Czyli Chansey musiałbym mieć jako pierwszą w drużynie. I zapewne musiałbym zejść z rowera. Także opcja walk. Zaraz, czy Chansey się pojawi? Tak, to Pokemon, to Chansey. Wow. Jakie są szanse, żeby zobaczyć Chansey z tak bliska? 1%. Tak więc oto dowód mojej wdzięczności, dostaliśmy Lucky Punch. Tak więc... Daj Chansey do trzymania Lucky Punch, a Chansey będzie walić krytycznie. Czyż nie jest to wspaniałe? Tak więc Chansey wygląda na bardzo szczęśliwą. W końcu to szczęśliwy box. Dobra, w sumie też mamy ruch Soft Bolt, który właśnie umożliwia leczenie, ale no niestety nie mam z czego się leczyć. Więc w razie czego, jak będzie taka potrzeba, to z tego ruchu sobie skorzystamy. Tymczasem chodźmy dalej. Tak, bo tu mamy więcej trenerów. Pozwolę ci opowiem, jak ciężko było złapać mojego ukochanego Poxa. Nie wiem, czy chcę słuchać tych opowieści, panie drogi Carterze, ale dobra. Bulbasaur. Bulbasaur. Dobra, to nie jest dobry Pox na Elektobaza, ani na inne trenery. Chociaż nie, mam Hidden Power lodowy. I to był naprawdę fart, że trafił mi się Hidden Power lodowy. Ponieważ no, jest to jeden z najbardziej użytecznych Hidden Powerów na elektryczny Pox, jaki może być. W sumie ten jest najbardziej użyteczny. Trochę mniej użyteczny może być trapiasty, później wodny. O, Squirtle, żeby gość miał same startery Kanto? Na to wygląda. Dobra, także Squirtle, no to tutaj spróbujmy Thunder Punch. Myślę, że to już powinno załatwić sprawę. Też tak się dzieje. No dobra, no to jeszcze pozostaje mi Charmander. No to już Thunderbolt też powinien załatwić sprawę. Swoją drogą taki bardzo pocieszny ten sprite Charmandera tutaj. No dobra, w każdym razie udaje nam się pokonać wszystkie poksy trenera i jego samego też. Okej, chodźmy dalej. I... O nie, nie wiem, czy mam dobre poksy w drużynie. No niby jest Noctowl. Dobra, ale to na początek to nie. Dobra, jakoś damy radę. Tak, widzicie co tu jest. Oto jest Swycon. No i teraz... Swycon uciekł. A, już myślałem, że będę się z nim bił. Ale dobra, jest Eswin. Hogue, nie, tylko znowu nie to. Ja będę pierwszy następnym razem. Goniłem go aż dotąd i... wciąż nie jestem w stanie doścignąć Swycona. Szczerze mówiąc... wolałbym zachować to dla siebie. Jednak... Swycon ceni sobie szczerych trenerów. Dlatego też i podzielę się z tobą pewną podpowiedzią. Wiesz, wygląda to, że... Swycon preferuje... wzgórza niedaleko wody. Gdzieś na północy. Nie wiem dokładnie gdzie, ale... cóż, znajdę go. Jak to znajdzie go... Czy ty może znajdziesz go pierwszy? Cóż, wyzywam cię. Okej. Tak więc, o co chodzi, Hulk? Dobra. Czyli powiedział już nam, gdzie możemy znaleźć Swycona i dokładnie ja też już mniej więcej wiem, gdzie mogę go znaleźć. Dobra, na szczęście to nie był ten moment, że się z nim będziemy bić. Bijmy się z trenerami tutaj. Tak jest. Czasami wracam do miejsc, gdzie spotkałem mojego Pokemony. Tak więc to przywołuje dobre wspomnienia. Aha. Dobra, walczmy więc z kolejnym trenerem, Pokefanem Trevorem, który ma jednego Pokemona i tym... jest Psyduck. No dobra. No to Thunder Punch.
Okej, tak rzecz jasna nie stanowi dla mnie jakiegoś wyzwania. Dobra, trafiony, załatwiony. 720 punktów exp i mykamy dalej. Gdzie spotkałem tego Psyduck'a? Zapewne gdzieś na wodzie. Albo obok wody. Dobra, trener następny. Moja waga przypisuje mnie do wagi piórkowej. He? Co? Twoim zdaniem nie brzmi to, że jestem bardzo silny? No, niekoniecznie. Ale dobra, walczmy z kolejnym terem, Joshem. Teraz walki Firoła po raz kolejny. Firo. Dobra, no to co? Thunder Punch. No to trochę tych hodowców ptaków trzeba przyznać będzie. Dobra, rozwalamy Firoła. Ładna pula exp. Dobra, jaki będzie kolejny pox? Nie będzie kolejnego poxa. Okej. Okay. Przegrałem lewitując niczym lekki piórko. Dobra, i to była niezła walka. Chciałbym wymienić się z tobą numerami telefonów. Tradycyjnie zróbmy to. Tak, a później do nas wyzwaniają jeden po drugim. No dobra, tak więc stoczymy jakieś następną walkę. Zadzwonię, jak będę gotów. Dobra, szybka zmiana. Teraz do akcji Venusaur. Tak, dobra, to się prosi, żeby coś gdzieś było, ale no niestety nie widać. Dobra, tu mamy wspinacza. A Venusaur lubi wspinaczy. Powinien iść do Rock Tunnel i sam zdobyć Onixa. Tak, Onix dobra rzecz, Steelix jeszcze lepsza. Dobra, walczmy więc ze wspinaczem Kenning, który wzywa do walki Sunslasha. Okej. Okay. 27 level? Serio? Dobra, Battle Dance. Dobra, Sunslasha to oczywiście załatwiej od tak. Zastanawiam się, czy nie użyć Doublerza, ale myślałem, nie ma co ryzykować i w ogóle. Dobra, Graveler, kolejny pox. Na równie niskim poziomie. To może trzeci będzie jakiś zaskakująco mocny. Albo i nie. Dobra. I jeszcze raz, jeszcze jeden. To będzie Golem. Dobra, na szczęście Petotens zadziała po raz trzeci. Także Golema też zmieciemy. Dobra, także załatwiliśmy wszystkie poksy Terra i tym samym trenera. Przegrałem. Ach, no tak. Ach, tak. Ten sam przeciwnik, te same Pokémony. Jednak walka zawsze ma wychodzi inaczej następnym razem, tak więc. Dobra, kolejny numer. Właśnie w oryginalnych grach Gold, Silver i Krysta, kiedy gotowy, zadzwonię. Mieliśmy ograniczoną liczbę kontaktów, tutaj no może mieć ich naprawdę ogrom. Mogę stoczyć szybciutką walkę w przerwie przygotowaniu posiłku. Dobra, walczmy z kolei trenera, który ma jednego Pokemona i ma Sudowoodo. To też jest całkiem fajny przeciwnik dla Venusaura. Także szybki Petal Dance. I rozwalamy Sudowoodo. Dobra, za Sudowoodo powinien dostać wystarczająco już expa na level. Całe prawie 1100. Dobra, level 4-6. I tyle. Ach, jestem głodny. O nie, kolejny numer. Tak, wymienić numerem, nim zacznę jeść. Dobra, więc mamy kolejny numer. Zawsze mam pod ręką mojego Pokégeara, więc zadzwonię, by coś szybko ci opowiedzieć. O ile będzie to szybkie, to spoko. Dobra, także te itemki. Coś. Nic. Zero sygnału. Zewsząd.
Dobra, więc kolejny trener. Jest tu jeszcze ich kilku. Pochłon się przed moim wspaniałym Pokemonem. Albo oddaj pokłon mu. Nie zamierzam. Dobra, więc walczmy z Alexem, który wysadł walki. Wow, i do Kinga. Skrubej rury, ale jeszcze niski level, więc extra sensory załatwi sprawę. Gdyby były równe mojemu Noctowlowi, no to wtedy faktycznie byłyby ciężcy przeciwnicy, a tak... Rozwalamy króla. W sumie ten teren ma chyba fajny team, bo kolejny pokazem będzie Slow King, czyli kolejny król, team iście królewski. Dobra, tutaj już Air Slash wchodzi w rachubę. Slow King jest właśnie alternatywną ewolucją Slowpoke'a. Ewoluuje w Slowpoke'a po wymianie, gdy trzyma właśnie King's Rock, podobnie właśnie jak Poliwhirl w Politoedra. Rod Slowbro różni się tym, że ma wyższy spec def od Defensa, a Slowbro ma właśnie po prostu na odwrót, wyższy defense. Teraz jej Pokémonem jest Magikarp. No tutaj średnio pasuje, myślę, że będzie może Sea King. A tutaj jednak Magikarp level 65. Wow. No tak, na tym poziomie może użyć Splash przed atakiem mojej Noctowl. Znaczy na tym poziomie też Magikarp jeszcze zna Tackle i Flail. Jest on w sumie jedyny atak, jaki ogólnie poznaje. Jak śmiałeś zaatakować... No, moje królewskie poksy. Szkoda, że nie chce telefonu, wtedy może miałby Gyaradosa na iście wysokim poziomie. Dobra, nic więcej tu nie ma poza trenerami. Wspieram wodę. Tak więc nie mogę pozwolić, żeby ogień wyszedł poza kontrolę. Musimy pilnować albo dbać o dzikie Pokémony. Tak więc... Jedziemy. Dobra, jeden Pokémon u Clarka i to jest Buizel, czyli... Buizel, nie wiem czy nie mieliśmy przypadkiem z Pokéwalkera. Jest to wodny Pokémon wydra z regionu Sinnoh, który no za długo nie zabawił w walce. Okej, pokonaliśmy Clarka. Puch. No dobra, tu jeszcze jedna tereka była. Dokładnie. Dlaczego zawsze fajnie się pogwizduje, gdy się spaceruje na łonie natury? Albo dlaczego by nie pogwizdać? Czemu by nie? Dobra, więc wezmę z Ginger, która są walki Wismura. Z kolei Wismur jest poksem typu normalnego, poksem takim dźwiękowym, można by go tak określić, z generacji trzeciej, z Hoenn właśnie. Swoją drogą dziwnie tutaj wygląda. Dobra, a udało mi się rozwalić Wismura. I zgarnąć level. Dobra. O, Psycho Shift. Psycho Shift to jest dosyć ciekawy ruch. Wam może tylko pokażę, co on robi. Psycho Shift jest ruchem, który sprawia, że jeżeli mam jakiś status na naszym poksie, użyję tego ruchu, to status przechodzi na przeciwnika. A jeżeli przeciwnik ma jakiś status, no to wtedy po prostu zamieniają się miejscami. Tak więc tak działa ten ruch. Pokażmy Ginger. Dobra, dzwoni do nas Bugcatcher Wade, który chyba coś dla nas ma. Jeszcze ci nie przyszedłeś, to na 31. Przyjdź tak szybko, jak pomożesz. Dobra, spokojnie, Wade'zie. Zaczekasz jeszcze trochę. Dobra, tymczasem rozejrzyjmy się tu i ówdzie. O, tak. Tutaj mamy chociażby dwójkę trenerów. Ale dobra, żeby się nią zająć, to lepiej przystosujmy trochę do tego naszą drużynę. Wezmę sobie Elektobaza i Fenuzaura. Dam ci mam podpowiedź. Nawet moja dziewczyna w stanie jest taka si... Czy nie uważasz, że moja dziewczyna jest dużo silniejsza niż ja? To miała być podpowiedź? Okej, dobra, walczmy w każdym razie z młodą parą, Teamem i Su, którzy wysyłają Kadabrę i Psyduck'a. No dobra. No to walczymy. Z mojej strony Petal Dance plus jeszcze Thunder Punch. Alakazam ma niższy defense niż Spec Defense.
Stąd też i atak fizyczny, który oczywiście go załatwia. Więc oba te boksy dają fałdo spec ataku, więc jak najbardziej pożądane. Dobra, jeszcze na szybko Petal Dance. Więc to zapewne team miał Psyduck'a. Dobra. Bójka pokonana. Ty jesteś najsilniejszy. Haha. O, jeszcze wymiana numerów telefona. Dobra. Bierzemy po kolei. Jak leci. Dobra, pozostał mi chyba jeszcze tutaj ten jeden trener. Plus jakiś ewentualny itemek i porada dla trenerów, która gdzieś tam była. No, i kalcium. Tak, tutaj się coś faktycznie kryło. Przynajmniej jeden przedmiot na stałej ścieżce. No i tu mam kolejnego trenera, jakim jest... Zaraz dowiem się kto. Czy chciałbyś walczyć z moją drużyną Pikachu? Serio? Drużyna Pikachu? O nie. 6 Pikachu! No dobra, ciśniemy. Let's dance. O, feint. Feint jest w sumie dosyć ciekawym ruchem, który ma priorytet, ale on uderza tylko przez protekta. Tak więc to jest dosyć ciekawy ruch. No i oczywiście już po pierwszym Pikachu wchodzi static. Po prostu świetnie. Dobra, kolejny Pikachu. Dobra, znam w moją stronę. Tak, teraz Venusaur będzie wolniejszy niż cokolwiek w polu. Ale dobra. Rozwalenie Pikachu, ciąg dalszy. Dobra, o nie, oszołom. Dobra, to teraz to mnie trochę skłania do zmiany, że tak powiem. Dobra, leci Electabuzz. Może Swift wykończy? Może. No, Pikachu nie jest zbyt dobrym defensywnie poksem, więc jest szansa. Swift! Dobra, Pikachu to Pikachu. Jest okej. Dobra, to będzie chyba teraz czwarty. Dokładnie. Dobra, kolejny Swift. No i jeszcze dwa. Jeszcze tylko Pikachu sztuk dwa. Dobra, no i kolejny Pikachu. Iście oryginalny team. No ale cóż, mierzyliśmy się już nawet z teamami, gdzie były same Magikarpie. Ten już jest trochę lepszy. Plus jest opcja ewolucji tych Pikachu w Raichu. A wtedy ten team byłby już znacznie silniejszy. Chociaż jakby te Pikachu miały Light Ball, Pikachu z Light Ballem jest silniejszy niż Raichu. Taka jest prawda. Dobra, ostateczny Swift. No i pokonaliśmy trenera. Moje Pikachu. Padły ofiarą moich boksów. Dobra, droga tędy wiedzie. Bo tu mamy drzewko, które można ściąć i właśnie tylko w ten sposób można dotrzeć do tych traw tutaj. Także skoro już tu jestem, to załatwmy to. Tak, bo tutaj... Kryje się całe nic. Nie wiem, czy tu przypadkiem jakiegoś nowego poksa nie znajdę. Idzie o to. Nie, chyba nie. Chyba nic nowego tutaj nie będzie. No okej. Dotarliśmy do jakiś nowy zakątek. Ale dobra, to oczywiście nie jest koniec tej ścieżki, bo teraz zacznie się właśnie ten pomost, który widzieliśmy od strony Lavender. Dokładnie, tu też są trenerzy. A jakże,
De facto można ich ominąć surfując, ale mi nie o to chodzi. Dobra, myślę, że tymi trailerami zająłbym się może już w kolejnym odcinku z serii Pokémon Soul Silver w dzisiejszym. To już myślę, będzie wszystko, tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, w którym no dalej będziemy szli przez te pełne trailerów ścieżki. Także ja z wami się żegnam, do usłyszenia w kolejnym filmie, to cześć!